Witam Państwa ponownie w programie Dzień z Republiką. Kolejnym naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za nami kolejny już odcinek serialu dokumentalnego, czy też filmu dokumentalnego podzielonego na części Reset. Twórcy filmu pokazują, czy też odsłaniają kolejne etapy, kolejne sceny tego, co działo się w nieodległej przeszłości, 2009 rok, czyli rok po inwazji Rosji na Gruzję. Ówczesny polski rząd z ówczesnym polskim premierem Donaldem Tuskiem zacieśnia więzi z Rosją i to zacieśnia je na kilku obszarach, i w gospodarczym, i w politycznym. Mamy do czynienia rzeczywiście z tytułowym resetem. Jakby pan redaktor skomentował te ustalenia, które nie są w końcu tak naprawdę żadną tajną wiedzą. To nie jest dotarcie do tajnych dokumentów, tylko rzucenie pewnego nowego światła na coś, co ludziom zainteresowanym nie było obce. Myślę, że jednak pewne dokumenty zostały odtajnione, przynajmniej dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku Resetu i teraz o takich pewnych szczegółach, zarówno czegoś, co moim zdaniem absolutnie wykraczało poza taką normalną koabitację, która oczywiście się zdarza w systemach demokratycznych, kiedy prezydent i obóz rządzący, i tak bywało w historii już Polski, są z różnych frakcji politycznych. Natomiast no tutaj ewidentnie poza tą koabitację to wyszło. No i mam na myśli dwa dokumenty. Znaczy jeden dokument, który poznaliśmy przy okazji wcześniejszego odcinka, czyli przed szczytem NATO w Bukareszcie, prezydent wspólnie z MSZ-em, przecież tak to jest określone w konstytucji, prowadzący politykę zagraniczną, chciał, żeby wszystkie głowy państw udających się na szczyt NATO do Bukaresztu w 2008 roku, żeby się dowiedział, żeby rozmawiano o szybkiej ścieżce dojścia do Gruzji i Ukrainy do NATO. Natomiast w tym ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się o tych notatkach, dwóch notatkach Jarosława Bratkiewicza, czyli dyrektora ówczesnego Departamentu Polityki Wschodniej MSZ-u. Jedna notatka to jest po tych obchodach okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte z udziałem Putina, gdzie po miesiącu badano, jak to Rosja przyjęła. No i przedstawiciel ambasady rosyjskiej w Polsce, pan Dmitrij Polański, no mówił o tym, że Rosja to przyjęła wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego fatalnie, że nie chce już takiego despektu po raz kolejny. I chodziło o despekt, którego mógł Putin, jak rozumiem, doznać. Przypomnijmy, że przecież Lech Kaczyński wytykał neoimperialne tendencje Putinowi w twarz na Westerplatte, że nie chce takiego despektu doznać w kontekście planowanych uroczystości z kolei okrągłej rocznicy zbrodni katyńskiej. I pierwsza notatka pana Bratkiewicza trafia do szerokiego kręgu odbiorców, w tym do urzędników Kancelarii Prezydenta. Natomiast dowiedzieliśmy się, że druga jest już, ma charakter bardziej dyskrecjonalny i trafia tylko do kilku osób, w tym do Radosława Sikorskiego czy do wiceministra ówczesnego spraw zagranicznych Andrzeja Kremera i do rzecznika MSZ-u. I jeszcze tam bodajże trzech osób. No jest to jednak zastanawiające. To są tego typu pytania, na które być może powinna odpowiedzieć ta komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. Dlaczego, można tylko stawiać oczywiście hipotezy, dlaczego bliski współpracownik Radosława Sikorskiego utajnia tego typu notatkę, a w tej notatce jest informacja, że pan Polański jako wysoki przedstawiciel Kremla no właściwie nie życzyłby sobie i sama Rosja obecności Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. I zaczyna się przecież od tego cała ta gra, o której tu rzeczywiście zgoda, o której już wiedzieliśmy, na rozdzielenie wizyt i do tego rozdzielenia wizyt dochodzi. I tutaj jest bardzo poważna jednak wątpliwość. I ja uważam, ja stawiam tezę, że to absolutnie wychodziło poza granice koabitacji. To znaczy podjęcie pewnej gry dyplomatycznej z obcym państwem, można powiedzieć nawet wrogim państwem, którego niestety za wrogie państwo nie traktowała ówczesna administracja polska, to znaczy mam na myśli rząd PO-PSL. No właśnie, tu na moment bym wszedł w słowo, bo dzisiaj jest też, no dzisiaj od jakiegoś już czasu, taka właśnie główna linia narracyjna obecnej opozycji, która wtedy była, tworzyła rząd, że
myśmy nie wiedzieli, tak? W ten sposób można by to wszystko ująć. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, nie wiedzieliśmy, że to jest państwo wrogie. Działaliśmy tak, jak działają wszystkie normalne, demokratyczne państwa, a zresztą wszyscy to robili. Stany Zjednoczone, cała zachodnia Europa. Nie można nas, ja oczywiście dokonuję pewnego skrótu myślowego, nie można nas w tym momencie potępiać, bo to jest pewne anachronizowanie sytuacji. Dzisiejsze fakty do tamtej rzeczywistości. No to jest teza absolutnie ze strony polityków Platformy Obywatelskiej nieuprawniona, dlatego że no, fakty niestety przemawiają przeciwko nim. To znaczy to była Rosja już zbrodnicza. I pewne kręgi polityczne, czy pewne kręgi dziennikarskie, myślę, że spokojnie można zaliczyć, jeżeli chodzi o kręgi dziennikarskie, także te redakcje i ja pamiętam zresztą, jak my komentowaliśmy także na antenie telewizji Republika różne aspekty związane z działaniami Rosji. No my mówimy, w tej chwili odwołujemy się do tego ostatniego odcinku Resetu do roku 2009. My jesteśmy już po tym, kiedy system ten KGB-sko-putinowski potrafił podłożyć ładunki wybuchowe pod osiedla mieszkalne w Moskwie i w Wołgodońsku po to, żeby znaleźć pretekst dla wywołania wojny czeczeńskiej. My jesteśmy w roku, o czym zresztą mówi w tym odcinku Resetu profesor Andrzej Nowak, kiedy jest wysoka liczba, około 300 ofiar, jeżeli chodzi o dziennikarzy, 300 ofiar, które po prostu wyznaczył Kreml. My jesteśmy po zamordowaniu Anny Politkowskiej, po zamordowaniu Aleksandra Litwinienki i jak mówi Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, wtedy, kiedy Siergiej Magnicki dogorywa jako więzień, jako też więzień Kremla. Więc my nie mamy do czynienia z żadnym... Aha, no i oczywiście jesteśmy po najeździe na Gruzję. No to jest bardzo istotna okoliczność i to nie jest jakaś prehistoria, tylko tak jak pan redaktor słusznie zauważył, my jesteśmy no właściwie niespełna rok po tym najeździe, a przecież wiemy o tym, że miesiąc po tym najeździe na Gruzję i po tym słynnym wiecu administracja Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego podtrzymała zaproszenie i zrealizowała zaproszenie i wizytę Siergieja Ławrowa w Polsce, co kompromituje nas tak naprawdę, bo zresztą słusznie zauważono, że de facto Ławrow uwiarygodnił się wobec świata zachodniego w Polsce, no bo który kraj rzeczywiście mógłby być wtedy zainteresowany tym, żeby jednak kompromitować Ławrowa, żeby go właśnie dyskwalifikować i cały ten system? No przede wszystkim Polska. No ale przywódcy świata zachodniego mogli spojrzeć tak, no skoro premier Polski, kraju, który jest przecież od wieków jest zagrożony przez Rosję, uwiarygadnia Ławrowa, no to cóż my? No to my chyba też musimy tak uczynić. Fakty przemawiają przeciwko tej ówczesnej doktrynie rządu Tuska i wiadomo, to są też fakty. Ówczesna linia polityczna prezydenta Lecha Kaczyńskiego była zupełnie inna. Zarysował ją w kontrze do wystąpienia Donalda Tuska na Westerplatte 1 września 2009 roku i akcentował ją także w swoich działaniach, no, w tym kierunku szły chociażby działania na dywersyfikację źródeł dostaw energii. No i to jest jeszcze to, co przemawia przeciwko niestety rządowi Donalda Tuska, to jest to, w jaki sposób, co zresztą w tym dokumencie Resetu też się dowiedzieliśmy, jak reżim Putina traktował rząd Tuska, że z tym rządem idzie się dogadać. Z tym rządem idzie się dogadać, w przeciwieństwie do poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniany przez pana redaktora Siergiej Ławrow w tamtych latach uchodził jeszcze długo, długo później za właśnie takiego światłego Rosjanina, liberała rosyjskiego, przedstawiciela tej nowej demokratycznej Rosji XXI wieku. To, co dzieje się od ponad już 500 dni i rola Ławrowa w tej całej wojnie, jego wypowiedzi wskazują, że no była to tylko lisia maska te kilkanaście lat temu i Zachód po raz kolejny dał się nabrać na jakąś liberalną twarz Rosji. No, ja bym porównał Siergieja Ławrowa teraz w świetle tego, co wiemy i w świetle tego, że on jest po prostu najbliższym współpracownikiem Putina, dyktatora Putina i całego tego zbrodniczego systemu. Ja bym go porównał do Mołotowa.
To znaczy, to jest tego typu szef dyplomacji, jakim był Wiaczesław Mołotow, który wtedy usprawiedliwiał przecież bardzo wiele lat jako jeden z najbliższych współpracowników zbrodnie Stalina. W tej chwili mamy Ławrowa, który tak jak właśnie taki neo-Mołotow usprawiedliwia zbrodnie Putina i na arenie międzynarodowej już coraz rzadziej na szczęście jest jego głos w ogóle słyszalny, ale to przecież to jest stek kłamstw i takie kłamstwa były też wówczas, bo przecież to, co jest jeszcze istotnym aspektem tego resetu, to jest przypomnienie o tym, jak Putin przyjechał, z jaką wersją historii, wspólnie zresztą z kolportowaną przez Agencję Wywiadu Federacji Rosyjskiej, jakoby Polska jakieś prowadziła konszachty z Niemcami i że Polska przyczyniła się wówczas do wybuchu II wojny światowej. Z tą wersją historii przyjechał Putin i to też nie znalazło, poza, jak mówię, wystąpieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale ze strony Donalda Tuska, pytanego wtedy na konferencji, wspólnie zresztą wspólnej konferencji z Putinem, nie znalazło wyraźnej odpowiedzi. No właśnie na tym polegał reset. Reset polegał na takim miękkim, takiej właśnie serwilistycznej postawie, wedle której możemy zaakceptować nawet to, jak przyjeżdża dyktator, bo to był wtedy dyktator. Przecież Rosja już wtedy nie miała żadnych związków z demokracją. No w jakim systemie demokratycznym mamy taką sytuację o to, że Putin może być raz prezydentem, raz premierem, potem dwie kadencje znowu prezydentem, potem znowu premierem. I tak to przecież było utrzymywane. Z demokracją wybory w Rosji od dawna nie miały nic wspólnego i wszyscy o tym wiedzieli. Pan redaktor słusznie mówi o lisiej masce. W tą lisią maskę oczywiście był ubrany także Putin. Próbowano go obłaskawiać i to był też ten fatalny błąd Angeli Merkel, która i całej tej administracji też w Berlinie, do błędu, którego się... No właśnie, czy błąd, czy świadoma polityka? Mówię tu konkretnie o Niemcach i klasie rządzącej, nie tylko o Angeli Merkel. Świadoma polityka, która okazała się fatalnym błędem. To była absolutnie świadoma polityka. Mówię tylko o tym, że do błędu w tej świadomej polityce przyznał się prezydent Steinmeier. To znaczy założenie było takie. Będziemy kooperować z Rosją, będziemy im dostarczać technologię, a oni będą nam dostarczać tanie surowce, w tym gaz, który nam jeszcze pomoże w tej transformacji energetycznej, ale oczywiście my mamy świetne technologie, jesteśmy nowoczesnym jako Niemcy państwem. Oni mają tablicę Mendelejewa w tym największym obszarze całym Federacji Rosyjskiej, a przez to, no przecież skoro my będziemy z nimi tak kooperować gospodarczo, skoro oni są, no to już jest nowa administracja, no to już jest Putin, on jest przecież takim światłem, tak myślano przecież, takim światłym liderem, no to skoro kooperujemy gospodarczo, no to oni się nie zdecydują na żaden zbrodniczy krok. A zdecydowali się i to nie raz. Mm-hmm. Zostało nam jeszcze kilka minut rozmowy. Chciałbym, żebyśmy skierowali teraz nasz wzrok w stronę zachodnią. Konkretnie Parlament Europejski uchwalił kolejną już rezolucję skierowaną wobec Polski. To też jest znamienne, że rezolucji skierowanych przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi jest kilkanaście, a przeciwko Polski prawie 40 już teraz. No inna sprawa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dłużej rządzi niż twarda inwazja na Ukrainę. Niemniej te liczby też wiele mówią o tym wszystkim. Chodzi mi konkretnie o te stwierdzenia w rezolucji, gdzie to parlamentarzyści europejscy wyrażają obawę, czy najbliższe wybory w Polsce będą uczciwe, będą zgodne z procedurami i dlatego dobrze byłoby ich zdaniem wysłać obserwatorów z OBWE do naszego kraju. Jak by pan redaktor tą sytuację skomentował? No to jest próba puszczenia takiego sygnału, bo przecież misje OBWE są kierowane do tych krajów, w których jest co najmniej podejrzenie, że wybory nie będą demokratyczne, że wybory nie będą spełniały tych standardów demokratycznych. No i takie misje OBWE są wysyłane oczywiście, ale do takich krajów właśnie takiej marnej demokracji, albo po prostu do krajów, w których nie ma demokracji. To jest próba takiego wzbudzenia, zresztą, bo taka jest strategia też opozycji. Przecież Donald Tusk wielokrotnie na spotkaniach z wyborcami już sugerował, że wybory mogą zostać sfałszowane. Więc to jest jakby Donald Tusk dał też paliwo do takiej rezolucji. No i skoro lider opozycji ma wątpliwości, czy nie wiadomo na jakiej podstawie zresztą, bo przecież dodajmy, że jeżeli chodzi na przykład o liczbę głosów nieważnych, to z wyborów na wybory ten
ten odsetek jest coraz mniejszy. Ostatnio spadł poniżej 1%, więc nie ma żadnych poszlak. Są ruchy kontroli wyborców. Teraz zresztą jeszcze będzie więcej mężów zaufania, którzy będą opłacani, więc nie ma żadnych poszlak co do tego. Każdy komitet wyborczy może skierować do każdej komisji wyborczej swoich przedstawicieli, swoich mężów zaufania. Nie ma, po ostatnich wyborach nie było jakichś masowych skarg, no, jakieś tam drobne naruszenia, to zawsze przy każdych wyborach się mogą zdarzyć. Natomiast no, jak ja to odczytuję? No, odczytuję to w ten sposób, że te 300 milionów euro, które były skierowane, o których już pisano, były skierowane przez Rosję, żeby wpływać na polityków zachodnich, bardzo mocno musiały zostać skierowane także ten strumień finansowy do Parlamentu Europejskiego. Tam są bardzo silne wpływy prorosyjskie. Mówiło się przy okazji Qatar Gate, że Russia Gate to jest kolejny, ten ślad rublowy trzeba badać przede wszystkim w Parlamencie Europejskim. Była jakaś komisja, ale niewiele ustaliła. I zamiast zajmować się, Parlament Europejski, zamiast zajmować się oczyszczaniem instytucji europejskich z wpływów rosyjskich, o czym na pewno wiemy, że są, bo o tym mówią także parlamentarzyści europejscy, chociażby z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale także inni parlamentarzyści, zamiast to badać, zamiast się oczyszczać, to zajmują się takimi właśnie na podstawie kolportowanych, nie wiadomo skąd właściwie, deklaracji, że tu wybory jakoby mogą być sfałszowane, zajmują się tego typu rezolucjami. One nie mają żadnej wiarygodności, natomiast coraz mniejszą wiarygodność ma sam Parlament Europejski, zwłaszcza, że ostatnio przecież ujawniono, że tam zasiadają dwie Rosjanki, w tym jedna z mniejszości z Łotwy, mniejszości rosyjskiej Łotwy, a ta parlamentarzystka zasiadała wcześniej w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i w Komunistycznej Partii Łotwy. No wspaniale, zresztą tam jest frakcja w ogóle komunistyczna, bardzo silna. To badajmy, jak to jest w ogóle możliwe, że komunizm nie może być propagowany jako ideologia, a jest frakcja komunistyczna w Parlamencie Europejskim. Tym się powinien Parlament Europejski zająć i powinien powołać komisję śledczą do badania wpływów rosyjskich w swojej instytucji. Jakoś tym się nie zajmuje. Ja myślę, że tutaj taką dodatkową trudnością, oprócz tych wszystkich, które wymieniał pan redaktor, jest to, że Rosjanie mają wielkie doświadczenie w tego rodzaju działaniach i zapewne to się wszystko nie odbywało, tak jak w przypadku Katarczyków, jakaś foliowa torba z pieniędzmi, tylko znalezienie konkretnych śladów tych działań, co do których no, nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że były, będzie dużo, dużo trudniejsze w przypadku Rosjan. No tak, to absolutnie się zgadzam z panem redaktorem, że Rosja ma sposoby bardziej wyrafinowane i na pewno jeżeli płaci swoim ludziom, to robi to w taki sposób, być może jakieś konsultacje, być może jakieś fundacje, być może jakieś wykłady, jakieś wyjazdy. No to jest rzeczywiście, no ale to przecież Parlament Europejski, czy w ogóle Unia Europejska ma też swoje takie śledcze organy, a jeżeli nie, no to można poprosić kraje członkowskie, żeby wydelegowały swoich przedstawicieli, ale nie ma woli, żeby się tym zajmować, nie ma też, tak słusznie pan redaktor zauważył, że te rezolucje wymierzone w Rosję, no jest ich trochę, ale generalnie no to są takie papierowe tygrysy. Tu trzeba realnie wypalać żelazem rosyjskie wpływy w Unii Europejskiej, a one są bardzo rozległe. To się nie dzieje. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Krzysztof Świątek z PR24. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. A my czekamy na kolejne propozycje programowe naszej stacji.